40 lat grania na 745 stronach książki. Sawic zrobił kawał dobrej roboty. Memo Miasto na do widzenia pojawia się na kanale już po raz drugi. Wcześniej pojawiło się jako podsumowanie krakowskich targów książki, gdzie pokazywałam ogólnie wszystko to, co kupiłam wtedy podczas targów. A teraz Memo Miasto na do widzenia już wreszcie po przeczytaniu. Nie będę wam streszczać biografii, bo oczywiście 745 stron to byłoby nie lada wyzwanie. Natomiast opowiem wam trochę o autorze, dosłownie parę słów. I trochę właśnie o samej książce, o tym, co znajdziecie w środku, czego możecie się spodziewać. No i oczywiście, czy warto ją kupić. Tych stron to mogło być więcej. Publicysta muzyczny, autor bez mała 100 tekstów kręcących się w temacie rocka, bluesa i jazzu. Więc jak widać, facet wie, o czym mówi. Jeśli chodzi o stosunek autora do Budki Suflera, to sam podkreśla, że nie jest ich wielkim fanem, ale jednocześnie zaznacza, że muzyka Budki z lat 70. to bardzo ważne w jego życiu dźwięki. I to właśnie sprawia, że tekst dotyczący Budki nie jest absolutnie żadnym peanem na cześć tego zespołu. W każdym razie niecelowym. Autor przedstawia tutaj jak najbardziej swój punkt widzenia na temat zarówno sytuacji w zespole, jak i też ich utworów, a właściwie to głównie utworów. No i te przyjmują charakter nierzadko recenzji, ale również też dogłębnej naprawdę analizy. Wróćmy jednak do książki jako takiej. Pruszyński Jeska wydało 745 stron na całkiem niezłym papierze, w twardej oprawie, z kolorowymi ilustracjami. I może się wam to wydać dziwne, no jak to, a dzisiaj to jakie ilustracje mieliby niby drukować? No właśnie, ponieważ za cenę tej książki, to powiem wam szczerze, że niekiedy można dostać naprawdę niezły shit. Trzeba też podkreślić, że strona graficzna książki, całe te wszystkie rozdziały, kolory, wszystko tutaj jest tak dobrane i świetnie współgra z treścią. Mi przywodzi na myśl taki trochę retro klimat, ale myślę, że jest on tutaj jak najbardziej na miejscu. Treść podzielona została na trzy segmenty. Wiadomo, muzyka, miasto, ludzie. I oprócz tego, że czytamy oczywiście o muzyce Budki Suflera, czyli o ich albumach i ich poszczególnych piosenkach, którym autor tutaj niekiedy, no, poświęca bardzo dużo czasu i tak bardzo dużo miejsca, no to też możemy dowiedzieć się o podróżach Budki Suflera, zarówno tych w latach 70-tych, 80-tych, kiedy nie zabrakło oczywiście w tej późniejszej części książki podróży do Stanów Zjednoczonych, czy też do Australii. No i cóż, nie ukrywam, że to właśnie ta część książki już o tych nowszych czasach, o tych mniej odległych czasach, to jest ta część książki, na którą ja niesamowicie czekałam, ponieważ ja strasznie chciałam dojść już wreszcie do tego momentu, w którym Budka wydaje Bal Wszystkich Świętych. To muzyka i miasto uzupełnione jest o małe biografie osób, które zarówno założyły Budkę Suflera i byli jej członkami aż do samego końca, jak właśnie Romek Lipko, Tomek Teliszewski czy właśnie Krzysztof Cukowski, tak i osobami, które pojawiały się w Budce na pewien czas, a potem z niej odchodziły i ponownie wracały i znowu odchodziły, bo pojawiały się też takie ewenementy. I oni tutaj wszyscy naprawdę są w tej książce. I kochani, tych troje założycieli Budki oczywiście słychać tutaj najczęściej, bo oni mają bardzo dużo do powiedzenia na temat zespołu, ale są też osoby, które z Budką na przykład nie grały, a pisały dla niej teksty, bądź na przykład nagrywały i reżyserowały jej teledyski. To już w tych późniejszych latach. I powiem wam szczerze, że ten tekst niby o muzyce, o podróżach, o tych chronologicznych wydarzeniach, on niby jest taki poukładany i w ogóle, ale bardzo, bardzo też uzupełniony o tą stronę techniczną powstawania płyt i zespołów. Mamy tutaj wspomnienia na temat instrumentów, jakich używano na samym początku istnienia Budki. Mamy tutaj trochę o sprzęcie, na którym nagrywano pierwsze albumy. Mamy tutaj o studiach nagraniowych, w których Budka nagrywała swoje piosenki, swoje kawałki. Mamy też oczywiście, no wiadomo, stronę techniczną reżyserki teledysków, ich, że tak powiem, interpretacje i autorów. I kochani, no, strona techniczna zespołu to również jest bardzo, bardzo szeroki, ciekawy temat.
Nieco nieobiektywnym z mojej strony jednak wydałoby się powiedzenie, że to kopalnia wiedzy dla fanów Budki Suflera. Prawdziwi fani Budki Suflera myślę, że wiedzą bardzo dużą ilość informacji z tej książki. Natomiast wydaje mi się, że będą takie informacje, o których oni do tej pory nie wiedzieli. Taką przynajmniej też mam nadzieję. Bo powiem tak, no ja znawczynią historii różnych zespołów raczej nie jestem. Właśnie wręcz przeciwnie. Zarzuca się mi, że ja lubię, bardzo dużo wiem na temat utworów różnych muzyków, natomiast o samych muzykach i o historii zespołu wiem bardzo niewiele. Stąd też pojawił się właśnie mój pomysł na to, żeby nagrywać o biografiach zespołów. No i oczywiście trafiła się okazja, żeby zacząć właśnie od Budki. Kochani, te 750 stron jest jednak trochę ciężkie. Dajcie mi odetchnąć, co? Dla młodszych fanów Budki Suflera to będzie zdecydowanie kopalnia wiedzy i przede wszystkim pozycja obowiązkowa, jeżeli chcecie wiedzieć o zespole naprawdę dużo. Ponieważ tutaj nie tylko sam zespół opowiada o swoich, że tak powiem, przygodach, ale też osoby, które z Budką w danym okresie czasu pracowały. Czy to jako producenci, czy jako operatorzy stołu mikserskiego, no mnóstwo osób wypowiada się na temat konkretnych sytuacji i przekazuje jakiś taki stosunek swój do tych wydarzeń, które się działy. I muszę wam powiedzieć, że w tej historii naprawdę nie zabrakło anegdot z typowego rockowego świata. Oczywiście są też opowieści o trudnych, ale i ważnych momentach lat 70. i 90. Ale niestety nie zabrakło również takich trudnych opowieści o relacjach między członkami, a także o ich odejściach i powrotach. Biografia myślę, że zaciekawi nie tylko fanów Budki, ale ogólnie zainteresowanych w ogóle muzyką i światem muzyki, czy też biznesem muzycznym właśnie w latach 70., 80. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak biznes muzyczny wyglądał w latach 80., kiedy właściwie nie było nic poza radziecką kurtyną, no to powiem wam, że tutaj naprawdę sporo z takich właśnie smaczków da się wyciągnąć i da się dowiedzieć. Więc tutaj nie tylko dla fanów samej Budki, ale dla fanów muzyki ogólnie. I tak jak mówię, oczywiście mój sentyment do Budki jest zdecydowanie większy niż autora książki, ale ja się trochę nie dziwię, bo Budka Suflera to jedyny muzyczny most, jaki udało nam się zbudować między mną a moimi rodzicami, więc to jest naprawdę, to jest jedyny, że tak powiem, zespół, którego słuchamy wspólnie, którego możemy słuchać w jednym samochodzie i przy okazji się nie pozabijać. Dla każdej z osób, która kojarzy zespół i kojarzy ich muzykę, a chce się o nich dowiedzieć więcej i mam na myśli tutaj takie więcej poza medialnymi doniesieniami ostatniej dekady, to myślę, że to jest pozycja obowiązkowa i że to właśnie ona będzie najlepszym źródłem wiedzy. Jeżeli zaś chodzi o prawdziwych fanów Budki, tych wielkich fanów Budki, to myślę, że tutaj nie ma do czego przekonywać i że biografia stoi już u was na półce. No i to by było właściwie tyle, jeżeli chodzi o biografię Budki Suflera. Memu miasto, no do widzenia, muzyka, miasto, ludzie. No cóż, dla mnie to była naprawdę niesamowita przygoda z tą twórczością, z tymi muzykami, z tymi osobami. I fajnie było poznać też trochę, taką ogólną opinię samych muzyków o tym, co tworzyli i niektóre oczywiście zdystansowane, inne nieco może mniej. Natomiast nie zabrakło też i samokrytyki tutaj, jeżeli chodzi o członków zespołu, więc nie pozostaje mi nic innego, jak tylko was zachęcić. Zarówno do książki będę was zachęcać, jak i oczywiście do subskrybowania mojego kanału, kochani. Natomiast jeżeli w ogóle podoba wam się idea tych biografii i chcecie wiedzieć o biografiach muzycznych zespołów oraz poznać po prostu ciekawe pozycje biograficzne, no to ja myślę, że warto kliknąć kciuk do góry. No i pamiętajcie też, żeby zostawić jakiś komentarz. Słuchacie Budki, nie słuchacie? Wasze ulubione zespoły? Powiedzcie trochę o muzyce, która miała na was duży wpływ. Jeżeli macie takich zespołów, takich muzyków, którzy w duży sposób, że tak powiem, wpłynęli na późniejsze wybory muzyczne, no to koniecznie dajcie mi znać na dole w komentarzach. I kochani, ja was bardzo proszę, Ed Sheeran się nie liczy, okej? Dobra, to jak już sobie to uzgodniliśmy, to ja wam bardzo serdecznie dziękuję. No cóż, kochani, do zobaczenia niedługo. Trzymajcie się, pa!